Pani redaktor Janina Paradowska była osobowością wybitną nie tylko dla Krakowa, ale dla dziennikarstwa. Jak kiedyś napisał pan redaktor Baczyński, była sumieniem dziennikarstwa polskiego, ale także i polityków. Była osobą wyjątkową, która potrafiła rozmawiać w sposób normalny, nienapastliwy z politykami wszystkich opcji, od prawa do lewa, i wszyscy ją szanowali. To jest też ważne, bo w tej chwili mamy taką sytuację, jak państwo doskonale wiecie, że dziennikarstwo jest też podzielone i tak jedni z jednymi rozmawiają, drudzy z drugimi, i to tak jakoś idzie. Ona była osobą, która to wszystko potrafiła połączyć. Przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się tego całkowicie. Ciocia oczywiście była znaną osobą i świetnym dziennikarzem, była wybrana dziennikarzem roku, była wybrana najbardziej wpływową kobietą roku. Tym niemniej nikt z nas, z rodziny ani z przyjaciół, nie spodziewał się, że tak w cudowny sposób Kraków uhonoruje ciocię. Tym bardziej się cieszymy, ponieważ ciocia po przeprowadzce do Krakowa jako młodziutka dziewczynka, a w Krakowie spędziła całą swoją młodość, później tylko praca wiązała ciocię w Warszawie. Natomiast tak naprawdę sercem była cały czas w Krakowie, do którego cały czas wracała, gdzie miała swoje mieszkanie. I rzeczywiście ciocia mieszkała na Garbarskiej, czyli nieopodal, a pierwsze swoje mieszkanie kupiła na ulicy Krowoderskiej, czyli przecznicę dalej. Więc tak, to jest bardzo bliskie naszemu sercu. Zresztą ja mieszkam nieopodal i tutaj cały czas nasze życie się kręci i cioci życie się kręciło.